Dzień dobry. Z tej strony, skrzypczyni. Pod tą nazwą znajdziesz mnie w sieci, a ten podcast, mam nadzieję, będzie Twoim przewodnikiem w świecie muzyki i kultury. Najbliższe minuty wypełni Trema. To znaczy, ja się nie stresuję. Nagrywam ten odcinek w przyjaznych warunkach i Ty też niczym się nie przejmuj. Po prostu oswoimy ten temat. Zdaję sobie sprawę, że o stresie w różnych zawodach czy tym związanym z wystąpieniami publicznymi, powstało już wiele materiałów. Dzisiejsza łatwość w pozyskiwaniu informacji umożliwia ci dotarcie do przeróżnych książek, artykułów i wystąpień. Pewnie nie inaczej jest dzisiaj. Przypuszczam, że trafiłaś trafiłeś tutaj, ponieważ zjawisko tremy nie jest ci obce. Będzie też trochę o kryzysach, metodach relaksacji, a także o krokach, których nie warto poczynić w drodze do okiełznania stresu związanego z występami. Muzyk, co prawda, ma na sobie mniejszą odpowiedzialność niż pilot samolotu czy strażak, jednak nie zmienia to faktu, że nasz zawód także potrafi mocno odbić się na psychice. Myślę, że warto sobie na wstępie uświadomić, że muzyka sama w sobie wcale nie stresuje. To ona daje ujście naszym emocjom, jest międzynarodowym językiem, którym się porozumiewamy, to ona nas niesie. Stres kojarzony z występami artystycznymi powstaje w wyniku nieszczęśliwego splotu wydarzeń. Mogą to być niekorzystne warunki, nasza samoocena, nieprawidłowe wzorce, czy obawy związane z ocenianiem. Paleta jest szeroka. O, na przykład taki najgorszy koszmar, jaki nachodzi wielu muzyków, to sen o podobnym scenariuszu. Zbliża się godzina koncertu, publiczność już czeka, ty stoisz za kulisami, a w głowie czarna dziura. Wiesz, że nie zagrasz czy nie zaśpiewasz ani jednego dźwięku. Zaczynasz panikować. Przerażenie sięga zenitu i w końcu budzisz się z ulgą, że to tylko Twoja fantazja płata takie głupie figle. Jeśli wiesz, o czym mówię, napisz do mnie koniecznie. Przybijmy sobie taką wirtualną piątkę. Temat tremy dotyczy każdego. Powtarzam, każdego, kto musi raz na jakiś czas wejść na scenę. To naturalny element występu. A przecież często nawet i bez tej sceny, tylko w klasie, podczas lekcji, dopada nas to nieswoje uczucie. Bywa. Ja sama znam to dobrze z własnego doświadczenia. Co więcej, badania wskazują na to, że dobre wykonanie utworu nie jest możliwe przy braku pobudzenia układu nerwowego, czyli. Osiągnięcia stanu mobilizacji do wykonania określonego zadania. Objawy te mogą być interpretowane przez wykonawcę pozytywnie, jako motywujące do działania no to by było idealnym scenariuszem lub negatywnie, jako lęk i uczucie utrudniające podjęcie wykonywania zadania. Obserwacja różnych objawów tremy jako elementów niezbędnych dla organizmu do wykonania trudnego przedsięwzięcia, jakim jest występ, pozwala zbudować poczucie kontroli. Ono z kolei obniża intensywność przeżywanych lęków. Wynika z tego, że ta słynna i poszukiwana akceptacja wpływa na obniżenie wydzielania hormonów stresu, kortyzolu i katecholamin. Żeby to tylko było takie proste, nie? Musisz zdać sobie sprawę z tego, że jeszcze nikt nie wymyślił czarodziejskiej różdżki do natychmiastowego pozbycia się niewygodnych odczuć związanych z tremą. Znane są, co prawda, środki medyczne, ogólnie znane jako beta-blokery hamują one przyłączenie się do receptorów beta różnych związków chemicznych, np. adrenaliny, przez co czasowo nie występują objawy kojarzone z sytuacją stresową, takie jak np. przyspieszenie akcji serca. Występuje jednak szereg przeciwwskazań do ich stosowania, a także cała gama skutków ubocznych moje rekomendacji do eksperymentów na własną rękę nie otrzymują, ale mówię o nich po prostu w celach informacyjnych. Aby zrozumieć te wszystkie mechanizmy związane z tremą i żeby przygotować się do tego odcinka, sięgnęłam po ważną książkę. Jej tytuł to "Strategie radzenia sobie z tremą w kształceniu muzycznym oraz w zawodzie muzyka". Pod redakcją Urszuli Bisinger-Twierz i Anny Antoniny Nogaj. Gorąco polecam, bo to wyjątkowa pozycja dla muzyków na każdym etapie kształcenia. Od początku nauki i w ogóle styczności z instrumentem, przez etap akademicki aż do stania się niezależnym artystą, wykonawcą. Wiele cennych wskazówek znajdą tu także nauczyciele do wdrożenia w codziennej pracy z uczniami, w celu oswajania ich z sytuacjami stresowymi. W środku znajduje się także test określający nasze umiejętności i kompetencje, których wypracowanie podnosi jakość występów publicznych. Taka wiedza o sobie samym i mechanizmach działających w naszych głowach otwiera zupełnie nowe horyzonty. Co ciekawe, najczęstszym czynnikiem wzmagającym te nieprzyjemne odczucia związane z tremą jest perfekcjonizm. O ile ciągły rozwój, doskonalenie umiejętności, praca nad sobą w tym kontekście są bardzo mile widziane, tak naprawdę wyznaczają one nasz kierunek działania. O tyle, podążanie w stronę nierealistycznych wyobrażeń i stawianie sobie wymagań daleko wykraczających poza nasze możliwości jest po prostu destrukcyjne. Czy idealne wykonanie utworu, nad którym pracujesz, w ogóle istnieje? No właśnie. Każde jest inne. Każdą interpretację można o coś wzbogacić lub coś odjąć, a im bardziej chcesz osiągnąć nieskazitelność, Unikasz jak ognia najdrobniejszej pomyłki, tym bardziej się spinasz i w efekcie mnożysz swoje szanse na faktyczną wpadkę. Perfekcjonista będzie się czuł źle z tym, że wychodzi na popis z nutami pod pachą. Będzie oczekiwał od siebie, że nauczy się najszybciej, najlepiej, najskuteczniej, a gdy tego nie osiągnie, zadba w swojej głowie o odpowiednią karę. Dodatkowo niekorzystne emocje wiążą się ze zbyt częstym porównywaniem się z innymi. Z systemem nie będziemy walczyć i każdy z nas wie, że nie wytniemy z życia procesu porównywania między sobą uczniów szkół czy studentów akademii muzycznych. Pytanie, czy oni sami, porównując swoje występy i oceny, nie sprawiają sobie dodatkowej krzywdy. Świetnie byłoby spojrzeć na kogoś, kto w naszych oczach jest wymiataczem i powiedzieć: Ten to potrafi. Czuję się zmotywowana, żeby ćwiczyć tak solidnie jak on. Może pojadę na te same kursy. Zabieram się do pracy, bo widzę, że się da. To byłoby budujące. Jeśli potrafisz tak podejść do sprawy i podjąć konkretne kroki, aby z pełną motywacją iść dalej, gratuluję. Niestety, rzeczywistość bywa bardziej okrutna. Najczęściej myślimy sobie, że nasze działania są bezproduktywne, nic nam nie wychodzi, że nigdy nie osiągniemy tak wysokiego poziomu i że cały świat po prostu nam nie sprzyja, a temu drugiemu to chyba się po prostu poszczęściło. Takie myślenie niszczy nasze poczucie wartości. Najlepiej w takim momencie porównywać się ze sobą samym. Zwróć uwagę na to, jakie umiejętności udało ci się opanować w ostatnim czasie. Z pewnością w punkcie wyjścia, no na przykład rok temu, umiałeś po prostu mniej. Pomyśl wtedy o swoich postępach, opanowanych utworach, zdobytych kompetencjach. Często przecież zapominamy, że sukcesem można nazwać nie tylko zwycięstwo w konkursie królowej Elżbiety, ale też te małe postępy osiągane w codziennej pracy z instrumentem czy głosem. No i właśnie, kiedy pasmo sukcesów czasem zostaje przerwane, tracimy grunt pod nogami, ochota do kontynuowania muzycznej przygody odchodzi gdzieś w kąt. Następuje kryzys. Okrutne słowo opisujące w sobie multum negatywnych przeżyć i lęków. Zgodnie z koncepcją Erika Eriksona, człowiek ma w ciągu swojego życia do rozwiązania osiem konkretnych konfliktów, kryzysów psychospołecznych. Pojawiają się one w każdym etapie od dzieciństwa aż do starości. Zgodnie z temperamentem, inaczej zareaguje na takie sytuacje, choleryk, sangwinik, flegmatyk, a inaczej melancholik. Warto wiedzieć, z jakim żywiołem przyszło nam się mierzyć. We wszystkich przypadkach jednak bardzo ważne jest wsparcie otoczenia. Nauczyciel, rodzic, partner po prostu ci z kategorii bliscy ludzie mają w kryzysie ważną rolę do odegrania. Okazanie życzliwości i zrozumienia pozwala przetrwać. Wspólne szukanie przyczyny przywróci nadzieję na poprawę sytuacji i być może przyniesie scenariusz rozwiązania. A wbicie do głowy, że kryzys czy po prostu trudna sytuacja zdarza się przecież każdemu z nas i wcale nie świadczy o jakiejś ułomności czy niezaradności, zapali światełko w tym mrocznym tunelu, jakim jest kryzys właśnie. Tutaj kolejna ciekawostka psychologiczna. Edward de Bono twierdzi, że na każdy problem można spojrzeć aż z sześciu perspektyw. To tak zwana teoria sześciu kapeluszy, z których każdy ma inny kolor i, zależnie od przyodzianej barwy, obieramy inną perspektywę, patrząc na ten sam dany problem. Istnieją metody wspierające rozluźnianie, zarówno fizyczne, jak i psychiczne. Dla nas, muzyków, bardzo wskazane. Być może obiło ci się gdzieś o uszy, kiedyś ktoś wspominał Szulca i y, Jakobsona. Nie zdziwię się, jeśli twoje początkowe nastawienie było raczej sceptyczne. Co łączy obie techniki, to faktycznie wykonanie wszystkich zadań zajmuje trochę czasu. Ale ja twierdzę, że to dobrze poświęcone 15-20 minut. To taki jeden odcinek podcastu, a można zyskać bardzo dużo, szczególnie przy regularnej praktyce. Metoda Edmunda Jacobsona polega na progresywnej relaksacji mięśni, w skrócie po kolei świadomie napinamy wszystkie partie mięśni, aby później je rozluźnić. Instrukcji i kolejności można nauczyć się na pamięć lub posłużyć się dostępnymi nagraniami. Drugi naukowiec, Johannes Schulz, proponuje tak zwany trening autogenny. System tych ćwiczeń znany jest już od 1932 roku. Łączy on metody znane z jogi czy medytacji, ale w wersji pozbawionej jakiegokolwiek mistycyzmu. Tutaj wykorzystujemy jedynie autosugestie. Oznacza to, że sugerujemy swojemu ciału konkretne odczucia. Ciężaru, ciepła, zimna, tempa oddechu i tym podobnych. Tak jak u jakopsona można wykorzystać spisany schemat lub włożyć słuchawki i wysłuchać sugestii przedstawianych przez lektora. W sieci dostępnych jest sporo nagrań, także w polskiej wersji językowej. Odnajdziesz je bez większego problemu. Możesz też skorzystać z dobrodziejstw tzw. konstruktywnego odpoczynku. Okazuje się, że mamy z tym spory problem. Nie wiemy, jak odpoczywać. Ćwiczenie konstruktywnego odpoczynku zaczerpnięte jest z praktyki techniki Aleksandra. I nie napocisz się przy nim nic, a nic. Potrzebujesz przeznaczyć na to nawet mniej niż kwadrans kawałek płaskiej przestrzeni, żeby się położyć, oraz dwie-trzy książki w miękkiej oprawie do położenia pod głowę. Nagranie audio z kolejnymi instrukcjami znajdziesz u Jacka Kalety, nauczyciela techniki Aleksandra na stronie uwolnij muzykę.pl w pytaniach do tego odcinka niektórzy pisali, że tak, w teorii to oni wiedzą, co robić, ale mimo wszystko problem stresu narasta. Prawdopodobnie znacie te wszystkie narzędzia, o których wspominałam. Często jednak chcemy dobrze, a wychodzi jak zwykle. W tym miejscu chciałabym poruszyć temat kilku działań, które no, z założenia nie są złe, ale w sytuacji zbliżającego się występu mogą potęgować stres. Czyli krótko o tym, czego nie robić, żeby nie dokładać sobie do pieca. Punkt pierwszy. Przećwiczanie się w dniu koncertu. No niestety, czas na ćwiczenie już minął. Działania na ostatnią chwilę przysporzą nam więcej szkody niż pożytku. Dlatego ważne jest dobre rozplanowanie pracy nad programem. Jeśli ktoś lubi tabelki, punkty i zadania do odhaczania, tak jak ja. Warto przygotować taki plan działania zawierający poszczególne etapy, które doprowadzą do określonego celu, czyli w tym przypadku koncertu czy egzaminu. Punkt drugi. Wpadanie na scenę z biegu i w pośpiechu. Spóźniony tramwaj, korki na drodze, ucięta zbyt długa pogawędka z kimś na korytarzu, to wszystko może złożyć się na niepotrzebny dodatkowy stres przed występem. Pamiętaj, aby zawsze zarezerwować sobie ciut więcej czasu na rozgrzewkę, rozegranie się, zebranie myśli w ciszy, a może i nawet na drzemkę, jeśli tego potrzebujesz właśnie w ciągu dnia. Punkt trzeci, jedzonko. Występ to aktywność fizyczna, musisz mieć więc siłę do działania. Nie znaczy to jednak, że obfity obiad pochłonięty na chwilę przed występem jest dobrym pomysłem. Najlepiej ostatni, niezbyt ciężki posiłek spożyć na 2-3 godziny przed koncertem, nie eksperymentując zbytnio z wyszukanymi daniami czy ostrymi przyprawami. Efekt może być trudny do okiełznania, delikatnie mówiąc. Zgubnym pomysłem jest też batonik zaraz przed wejściem na scenę w celu doładowania energetycznego. Owszem, tak się stanie, doładujesz moc. Ale zaraz potem zaliczysz spadek formy, co nie przejdzie bez echa podczas Twojego wykonu. I punkt czwarty: nowości. Każdy nowy element stroju koncertowego cieszy niesłychanie, szczególnie żeńską część artystycznego świata. Pamiętaj jednak, żeby zawsze wypróbować, jak sprawdzi się dany materiał podczas gry na instrumencie. Po co dokładać sobie stresu i myśli, boże, nie wystoję w tych butach jeszcze kolejnych 15 minut, czy jakiegoś dyskomfortu i poprawiania ramionczek sukienki w każdej pauzie. Dobrze zrobi Ci także oswojenie się z salą, w której występujesz i poznanie jej akustyki na wcześniejszej próbie. Im mniej Cię zaskoczy, tym spokojniej przejdziesz przez ten stresujący czas. Możesz także skorzystać z techniki wizualizacji i w swojej bezpiecznej domowej przestrzeni oswajać się z myślą i planem koncertowym. Program programem, ale wejście na scenę pewnym krokiem, ukłon, zapowiedź to wszystko jest ważne i to też możesz poćwiczyć już długo, długo przed występem. Pytacie też, czy trema mija z wiekiem? Moim zdaniem, nie. Niezależnie od stażu, trema pozostaje naturalnym elementem życia wykonawcy. Na przestrzeni lat zmienia się na pewno podejście, zyskujemy nowe kompetencje, korzystamy z działających narzędzi i w wielu przypadkach pewne sytuacje są już na tyle znane i normalne, że stresują znacznie mniej. Być może na muzyku z wieloletnim doświadczeniem. Krótki występ piętnasty raz z rzędu z tym samym repertuarem w kwartecie dla dzieci w przedszkolu nie zrobi wrażenia, ale już solowa prezentacja na międzynarodowym konkursie muzycznym będzie potrafiła spędzać sen z powiek. Mam nadzieję, że udało mi się przekonać Cię do zapamiętania przynajmniej jednego istotnego faktu o tremie, i metodach prowadzących do jej okiełznania. Wiem, że czasem po prostu nie da się pozostać w strefie pozytywnego zmotywowania do działania, i długotrwałe napięcie może wymknąć się spod kontroli. Wtedy koniecznie należy dać sobie pomóc i zwrócić się z tym problemem do specjalisty. Jeśli czujesz, że nie dajesz rady, nawet myślisz o rzuceniu w kąt muzyki, bo trema tak ci zjada przy każdej możliwej okazji, podziel się tym ze swoim nauczycielem albo zapisz się na wizytę do psychologa lub terapeuty. To żaden wstyd pojawić się w takim gabinecie, a indywidualnie dobrane środki i metody mogą przywrócić ci tę utraconą radość z gry. Każdy z nas może paść też ofiarą tak zwanego lęku przed lękiem kiedy to już długo przed występem wyobrażamy sobie jak to będzie fatalnie jak spocą mi się ręce jak się pomylę i wszystko zrujnuję bo nie będę w stanie normalnie funkcjonować te tematy również warto przepracować nie mówiąc już o większych traumach czy zaburzeniach odżywiania związanych z kiepskimi doświadczeniami scenicznymi to są oczywiście sytuacje ekstremalne ale się zdarzają i działanie w pojedynkę jest bardzo ryzykowne. Dziękuję za Twój czas. Jeśli masz ochotę na więcej i nurtują Cię inne zagadnienia związane z zawodem muzyka, obserwuj mnie na Instagramie i Facebooku. Znajdziesz mnie pod nazwą Skrzypczyni. Pozostaje mi zaprosić Cię jeszcze na stronę podcastu wariacje na temat.pl. Znajdziesz tam wszystkie odcinki, zarówno do posłuchania, jak i do poczytania. W kolejnym odcinku porozmawiamy o tym, co podczas pandemii wydarzyło się w muzycznym świecie. Jeśli masz pytanie lub zagadnienie, o którym koniecznie muszę wspomnieć w tym temacie, zostaw je, proszę, w formularzu. Przypominam raz jeszcze: wariacje na Odcinek został zrealizowany w ramach stypendium Kultura w sieci ministra kultury i dziedzictwa narodowego. Mówiła skrzypczyni. Do usłyszenia.